kto wie, jak się skończy ten rok. Jem i śpię, budzę się, kiedy chcę, z głupich rad sobie kpię. Swoje wiem, lubię, czem nuczę tak do kołyski przed snem. Śpiewam bili, bili, bamba, na smutek bili. Każdej strony lubię lustrzec i bluz, i na plus ciągle widzę ten świat. Dziwisz się, pytasz mnie, czemu złe omijają mnie chmury. Czarnych dni nie brak mi, lecz to nic, mówię ci, radę dam. Śpiewam bili, bili, bamba, na smutek bili, bili, bamba. Proste bili, bili, bamba, i wszystko gra. Śpiewam bili, bili, bamba, na smutek bili, bili, bamba. Proste bili, bili, bamba, i wszystko gra. Nie jest, że bawi mnie każdy dzień, cieszę się każdą chwilą. Dzieje się, czemu nie, bo kto wie, jak się skończy ten rok. Jem i śpię, budzę się, kiedy chcę, z głupich rad sobie kpię. Swoje wiem, lubię, dżem, nucę tak do kołyski przed snem. Śpiewam bili, bili, bamba, na smutek bili, bili, bamba. Proste bili, bili, bamba, i wszystko gra. Już za chwilę połączymy się z Aliną. Byda się ją pytał między innymi, jak się spędza urlop w Warszawie, w stolicy. Kaj właśnie artystka Mieszko. W radiowych finałach szlagierowo.pl na fotelu lidera Radia Fest tydzień temu numer 1 to szlager za wszystkie nasze dni. Za wszystkie nasze dni i za spełnione sny. W Radiu Sud na fotelu lidera zasiądę szlagier Adiego Adriatyku Czar. Po gorących plażach Chorwacji spacerować chcę. A czy te zaprezentowane szlagiery dzięki waszym SMS-owym głosom utrzymają się na fotelach lidera? Zostańcie z nami na szlagierowo.pl. Myślisz, że nic nie zmieni się, zawsze będzie już padał deszcz. Wokół tyle bzdur, niebo pełne chmur i już nie wiesz sam, czego chcesz. Ale przecież ciemne chmury dawno już rozwiał wiatr. Nagle zniknął gdzieś ponury świat, wokół nas słońca blask. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, zgrabnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Niech porwie nas letni czas. Niech porwie nas letni czas.
czasem bywa, że nic nie cieszy cię, przeciw tobie jest cały świat. W głowie myśli złe ciągle dręczą cię i tak bardzo czegoś ci brak. Ale dzisiaj wszystkie troski mogą odejść już w cień. Przecież teraz jest radości czas, ciepły znów staje cień. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, skradnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Niech porwie nas letni czas. Kliknijcie w dzwoneczek. Dzwoneczek? Kciuk do góry na szlagierowo.pl. Pozdrawiamy. Mirek Jędrowski, Krzysiek Szymura, zespół Happy Jędrowski Show. Płyńmy w cudny świat, gdzie hawajski kwiat rejsem morskich fal. Morskich fal. Pięknych przygód sto już za burtą noc. Zapadamy w sen, nowy znów wstanie dzień. Razem tylko my. Płyńmy tam, gdzie słońca blask, gdy nas budzi świt. Pokłoń damy światu w pas. Kwiaty dla nas są i na niebie tęczy łuk. Księżyc zmienia twarz, wszystko to ode mnie masz. Zawsze tylko my. Sia-la-la-la-la. Zawsze razem ja i ty. Sia-la-la-la-la. Księżyc, który zmienia twarz. Wszystko to ode mnie masz. Lotem ptaka w dal, gdzieś muzyka gra, dla nas tańca czar. Tańca czar. Miłość w duszach gra, rozmarzeni my, rejsem w siną dal, nektar pi z pięknych chwil. Razem tylko my. Płyńmy tam, gdzie słońca blask, gdy nas budzi świt. Pokłon damy światu w pas. Kwiaty dla nas są i na niebie tęczy łuk.
zawsze tylko my. Sia la 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 la, zawsze razem ja i ty. Sia la 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 la, księżyc, który zmienia twarz. Wszystko to ode mnie masz. Dobrze, że są internety i dobrze, że ta technologia się tak rozwinęła, bo nie zawsze mamy okazję trafić się na żywo w tym studiu z moim gościem, ale za pośrednictwem właśnie łączy możemy teraz powiedzieć dzień dobry. A komu? No przecież zapowiadaliśmy gościa. Katowice, Warszawa, taką odległość trzeba pokonać, żeby to dzień dobry powiedzieć. Alina Trzeciak-Taryma jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, bardzo miło. Alinko, ja zapowiadał wywiad z tobą, obiecał, gdyż, że zapytą się ciebie między innymi to, jak się spędzą wakacje w stolicy. W stolicy jest dzisiaj bardzo gorąco i podejrzewam, że wszyscy wylegują się gdzieś tam na plaży przy Wiśle albo może gdzieś na basenach. Tutaj mamy kilka takich otwartych basenów w Warszawie. No, ci, co nie pracują, to mogą sobie pokorzystać, także mogą w ciągu dnia pozbierać się w takie miejsca, wtedy nie jest zatłoczono, a jest tłoczno, tak to się mówi, nie jest tłoczno, a ci po pracy, którzy sobie gdzieś tam później wieczorem położyć na trasy w parku, też mogą z tego korzystać i na pewno to są przyjemne wakacje. Dla tych, którzy wolą aktywniej czas spędzać, to oczywiście jest piękna starówka, piękne zabytki, które można pozwiedzać, mnóstwo muzeów i różnych innych fajnych, ciekawych miejsc, także fajnie jest. Czyli jednym słowem, wakacje w stolicy, Alina, polecam. Pewnie, że tak, czemu nie? Dobrze, moi drodzy państwo, dzisiaj z Aliną o płycie, o muzyce i nie ino. Będziemy se klachać. Tańcz, ta siła jest w nas, niezwanie, gdy ci brak oddechu już na start, tańcz ze mną. Alina, z tego co pamiętam i tak było, że chcę do tego dotrzeć, to ostatnio gadaliśmy jakoś krótko po narodzinach twojej córki. No właśnie, jak się dzieci mają teraz, bo to już coraz to większe te dzieci chyba są. O tak, rozrabiają nam strasznie, także mamy z nimi urwanie kapelusza trochę, ale no wiadomo, jak to dzieci. Blanka jest starsza, ma 5 lat, więc w takim wieku, w którym daje popalić, no bo myślę, że to taki trochę etap przejściowy, w którym musi się wyszaleć, musi trochę porozrabiać. No i też one są we dwie dziewczynki, więc lubią sobie czasami tam dać kuknańca, wiesz jak to jest. Także mamy trochę różnych martwień i czasami trzeba gdzieś tam próbować w jak najlepszy sposób spełniać ten rodzicielski obowiązek. No ale wiadomo, jak wszyscy, nie jesteśmy idealnymi rodzicami i pewnie nigdy nie będziemy, ale staramy się z całych sił robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Najgorsze chyba jest to, jak jest dwójka, że to młodsze uczy się od tego starszego tych różnych dziwnych zachowań, nie? No właśnie, i tego rozrabiania, tak, dokładnie, u nas też tak jest i myślę, że w pewnych kwestiach to nawet się zdarza, że ta młodsza potrafi czasem nas bardziej zaskoczyć niż ta starsza. No, uczy się, tak, uczy się, a nawet gdzieś tam przeskakuje ten poziom bycia niegrzeczną. Dobrze, za chwilę wracamy do tej rozmowy artystycznej, bo to chyba jest najważniejsza część, ale śmiało możemy powiedzieć, że zakończyliśmy poradnik rodzicielski. Tańcz ze mną, tańcz, ten dźwięk zmienia twój stan, w rytm serca i tak, tańcz ze mną cały czas, tańcz ze mną. To zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią wracamy do tych artystycznych tematów. Śmiało można powiedzieć, że na swoim koncie masz już kilka płyt. A dzisiaj chciałbym o płycie Wzloty i upadki. Na tej płycie 15 szlagierów,
No i pytanie przede wszystkim o tytuł płyty. Wzloty i upadki to jest ten tytuł wyrażony przez te utwory w jakiś sposób? Też. I też odnosi się niejako do mojego życia i do życia wszystkich ludzi wokół, bo przecież każdy ma wzloty i każdy ma upadki. Tak jest życie. Ale właśnie jest bardzo różnorodna ta płyta i ona zawiera utwory, które tak jakby imitują trochę i te wzloty, i te upadki, odnoszą się do różnych emocji w życiu, które mamy. I też te piosenki, które są napisane, no to nie są to tylko rozrywkowe o miłości piosenki, tak jak te z pierwszej płyty, bo na tej pierwszej płycie starałam się, żeby było dużo miłości, radości, żeby było skocznie, a na tej płycie wzloty i upadki znajdują się też takie utwory melancholijne, smutne, w których można się nawet troszeczkę zastanowić nad tym, czego ja jeszcze od życia chcę, zadać sobie pytanie, jakie to moje życie jest i co chciałbym zmienić, co chciałbym naprawić, czy chciałbym wznieść się trochę wyżej i dążył do spełnienia marzeń, a czasami wiadomo, są smutne momenty, więc chcemy też i w tym smutku się troszeczkę zanurzyć, także dla każdego coś dobrego. Powiedz mi, czy te utwory niosą za sobą jakieś przesłanie? Oczywiście, każdy utwór z tych moich, tak myślę, no wiadomo, że to też każdy musi odkryć coś dla siebie w tych piosenkach. Według mnie, no to też nie pisałabym tych piosenek, gdyby one nie niosły ze sobą przesłania. Myślę, że nawet te takie proste utwory o miłości też niosą ze sobą jakiś taki przekaz o tym, jak szukać miłości, gdzie szukać tej miłości, po co nam w ogóle ta miłość, jak już jesteśmy zakochani, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy w związkach małżeńskich, no to też odpowiedzieć sobie na to pytanie, tak, czy to jest to, czy chcemy dalej w takiej miłości tkwić, czy nie, jak ją pielęgnować, czy to jest miłość, czy nie, no i tak dalej, i tak dalej, więc można sobie szukać pytań i szukać odpowiedzi. Alina, a jakbyś zapytał o ulubiony utwór z tej płyty? To na pewno ten pierwszy utwór, Walcz o miłość. Bo wiesz, ja to jestem taką romantyczką straszną i uważam, że to jest też tak, że to jest nie tylko tak, że my się zakochujemy, że żywimy to uczucie do drugiej osoby, ale to jest też tak, że trzeba je cały czas pielęgnować i ja staram się pielęgnować tę miłość i cały czas o nią walczyć, bo wiem, że to nie jest też tak, że ona nam nie ulatuje. Myślę, że miłość jest też ulotna. Na pewno tak, ale z drugiej strony też uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy szukają tej drugiej swojej połówki, z którą chcę spędzić resztę życia. Czasami pojawiają się różne przeszkody i wtedy trzeba o tę miłość zawalczyć, trzeba pokonywać przeszkody i wtedy myślę, że jak się już tak... Często też jest tak, że jeżeli te przeszkody na drodze są naprawdę uciążliwe i trudne do pokonania, to wtedy znaczy, że ta miłość jest tego warta. No, po wyboistej drodze ciężko się jeździ, ale efekt może być na końcu. No właśnie, ale później cel już sam w sobie, tak? Droga do celu trudna, a później cel przepiękny. Dobrze, do tej płyty już za chwilę będziemy wracać. Żyjesz miłość, przyszłość, jakby świat wokół ciebie zawirował. To wracamy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, wracamy też do płyty Wzloty i upadki. Fragment, taki cytacik. Nasza podróż zmierza w tym samym kierunku. Wiem, że z tobą nie zgubię się, bo ty pójdziesz każdą drogą, dróżką. Z jakiego to utworu? Tylko z tobą. Aha, no. Myślę, że cię troszkę zaskoczę, a tutaj proszę bardzo. To się zgadza. Alina, to jest tak... Ja wszystkie teksty doskonale znam. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Słuchaj, to jest taka wskazówka twoja życiowo? Tak, wiesz, w ogóle ja mojego męża poznałam na drodze. Zajechałam mu drogę samochodem, wiesz? Spotkaliśmy się właśnie w jednym miejscu. Na szczęście nie było żadnej kolizji ani wypadku. Tak, ale mój mąż, ja zajechałam mu drogę.
on potem musiał się zatrzymać. No i historia jest bardzo długa, nie ma czasu tutaj na opowiadanie, ale tak, poznaliśmy się na drodze i też szukamy drogi do hotelu, szukamy w zasadzie różnych dróg, tak, i różnych rozwiązań w życiu. No i jednym słowem, że mój mąż pójdzie każdą drogą dróżką ze mną. Jednym słowem też można śmiało powiedzieć, Alina, o tym, że nie zna się dnia ani godziny, kiedy ta miłość nas na tej drodze spotka. Oczywiście, że tak. No i to przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie zazwyczaj. No właśnie, taka jest miłość. O miłości i nie inną o miłości. Cały czas Alina. Alina poradziła się z moją zagadką, ale to też było takie troszkę podchwytliwe specjalnie do was, bo dzisiaj inną noc, tylko z tobą, premierową na naszej antenie, będzie szło zobaczyć. Do tego utworu też jest zrealizowany teledysk. To na Malcie, z tego co wiem, piękna sceneria w ogóle. Konkretnie jako to miejscowość? Byliśmy w bardzo różnych miejscach i nie tylko w stolicy, w La Valletta, ale też byliśmy i na Gozo, to jest taka wyspa oddalona niedaleko od tej wyspy głównej Malta, i pływaliśmy tam przy Camino, przy tych małych wysepkach, i też zwiedzaliśmy bardzo dużo różnych takich mniejszych miasteczek, które są urokliwe, przepiękne, i też znajdują się te fragmenty, te ujęcia z tych małych miasteczek. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o kuchnię i o gotowanie. Czy był czas na to, żeby czegoś lokalnego takiego skosztować? Pamiętasz nazwa tej potrawy, z czego się składała? Tak, wiesz, Malta słynie z jedzenia królika. I oczywiście byliśmy w takiej restauracji, w której podaje się głównie i tylko w zasadzie królika pod różnymi postaciami. Mój mąż jadł. Nie pamiętam już co on jadł, ale ja jadłam ravioli z królika i to było bardzo smaczne. A mój mąż jadł spaghetti z królika, a ja jadłam ravioli. No i bardzo polecamy. Właśnie nie pamiętam dokładnie, chyba Rabbit Restaurant, tak to chyba się nazywa na Malcie, i polecamy, bo w ogóle bardzo pyszna, przepyszny królik. A no nie jest łatwo przyrządzić królika, my się próbowaliśmy. Tu u nas na Śląsku królik też jest dosyć popularną potrawą z racji tego, że często się w tych lwikach przed chałupą hodowało te króle, ale u nas też na Śląsku zawsze się gada, że nie je się tego, z czym się przyjaźni. No właśnie, już kiedyś mieliśmy w Australii taką sytuację, że szukaliśmy, koniecznie chcieliśmy zjeść mięso z kangura, i kogokolwiek nie zapytaliśmy o jakąś właśnie polecaną taką przez tubylców restaurację, no to każdy odpowiadał: no, wy chcecie jeść kangura, my kochamy te zwierzęta, my ich nie jemy. Także no właśnie. Dobra, to już my pojedli, po Malcie pochodzili, no i właśnie teraz nasuwa się pytanie, dlaczego Malta? Czemu właśnie to miejsce wybrane na realizację tego teledysku? Tak się akurat złożyło, wiesz, że mieliśmy taką wycieczkę tylko z mężem, tylko z tobą, tak? Tylko z moim mężem, byłam tylko z nim. Dziś i dlatego ten utwór tylko z tobą. No może i tak. W tamtym roku byliśmy na Teneryfie i tam nagrywaliśmy przed nami utwór, to było na plaży, taka sceneria też na Teneryfa, właśnie jest piękny plaż, a tutaj, no tutaj może tak właśnie to też miało być, i pomyślałam sobie, że jak już byłam na miejscu, wiesz, tak do końca to nie wiedziałam, który utwór jeszcze będzie nagrywany, to tak jak byliśmy na miejscu, robiliśmy kilka różnych ujęć, to tak w zasadzie ostatniego dnia zdecydowałam, do którego utworu wykorzystamy te ujęcia, i też nagrałam właśnie tak piosenki. Później w domu kolejnego dnia to wszystko zmontowałam i był gotowy teledysk. I jest teledysk. I jest to, co tak powinno być. Dobrze, teledysk u nas już za chwilę premierowo. Teraz wyda się żegnał i podziękuję ci za to, że mógłże przynajmniej tak wirtualnie no się spotkać. Mam nadzieję, że już niedługo okazja twarzą w twarz. Ja przyjadę was odwiedzę. Na pewno niedługo się spotkam. Trzymaj cię za słowo. Moim państwa gościem oczywiście Alina Trzeciak-Taryma. Proszę bardzo.
to się nie mógł doczekać, to już te Roski, proszę bardzo, zaproszą na zapowiadaną nowość naszego dzisiejszego gościa z pięknymi widokami prosto z Malty. Z płyty Wzloty i upadki, Alina Trzeciak Taryma, tylko z tobą. Oglądaliście się tych widoków, nie? Mam nadzieję, że się podobało. Teraz możecie śmiało głosować na tę nowość. Styknie wysłać SMS-a na 7168. W treści wpisujecie LSS Top i kod teledysku 6404. A już teraz weźcie się kalendarze do rąk, zaszkryflejcie na czerwoną kołeczko na środa, to jest dokładnie 27 lipca. Fest Patrol w letniej trasie po Śląsku zawito na jezioro Pogoria 3, czyli Dąbrowa górniczo odwiedzać Bydom. Od godziny 11 podczas tego spotkania możecie wygrać podwójny album Bernadety Kowalskiej. No i piękniejsza nuta, ale też będzie szło szafnąć się bilety na telewizyjny koncert Muzyka i Słowa, benefis twórczości Edka Sikory. Obserwujcie naszego szlagierowego Facebooka, tam więcej szczegółów znajdziecie.